Łowienie na dużych zaporówkach bez wątpienia ma swój niepowtarzalny klimat. Nie zapominajmy jednak, że takie zasiadki wymagają od nas odpowiedniego przygotowania. Swoją przygodę na Polish Carp Masters rozpoczęliśmy od standardowej procedury, czyli losowania stanowisk. Stanowisko 51! Brawo! Stanowisko numer 51! Ze względu na fakt, że na zalewie był bardzo podniesiony stan wody, szansa na wylosowanie stanowiska bez przeprawy była praktycznie znikoma, więc szykowaliśmy się na najgorsze. Jak pewnie się domyślacie, stanowisko numer 51 znajdowało się w samym środku zatopionego lasu. Żeby nie tracić czasu, od razu wzięliśmy się do pracy. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to długi i bardzo pracowity dzień. Zanim jednak pokażemy Wam, jak wyglądała nasza przeprawa bezpośrednio na stanowisko, Robert pokrótce przedstawi Wam nasz plan działania. Odpalamy jumpera, 2 jumpery i lecimy na slip. Wodujemy 3 pontony, bo akurat tyle mamy. 2 już mamy nadmuchane, także nam zejdzie trochę czasu. No i co? I będziemy próbowali się sami przeprawić. Myślę, że na 2 razy powinniśmy to objechać. Za pierwszym razem Martynka zostanie, będzie pilnowała, a my z Januszem 2. raz oblecimy i myślę, że na 2 razy się przeprawimy. Tam chyba niedużo mamy, pewnie ze 300-400 metrów. Także pomalutko, boczkiem i będziemy u siebie na stanowisku. Udaliśmy się do wyznaczonego punktu, z którego mieliśmy przeprawić się bezpośrednio na wylosowane przez nas stanowisko. Zaczęliśmy od napompowania naszych środków pływających, a następnie zabraliśmy się za rozładunek busa połączony z jednoczesnym załadunkiem sprzętu na 3 nasze pontony. Jak widzicie, mieliśmy ze sobą trochę majdanów do przeładowania, a czas coraz bardziej nas goni. Ponieważ oprócz przeprawy czekało nas również rozbicie obozowiska, a do zapadnięcia zmroku zostało coraz mniej czasu. Gdy pontony były już praktycznie przygotowane do pierwszego kursu, okazało się, że niezbyt dobrze to wszystko rozplanowaliśmy, ponieważ na naszych pontonach bez wątpienia zabrakło miejsca na zasoby ludzkie. Robert jeszcze jakoś się wgramolił, ale dla mnie nie było już miejsca. Szkoda by było to wszystko na nowo przepakowywać, dlatego zasiadłem na środkowym pontonie, który był najbardziej załadowany, ale również najbardziej stabilny. Patrząc na to wszystko z innej perspektywy, wiem, że wygląda to bardzo komicznie. Płyniemy na wyznaczone stanowisko w prawdziwie januszowym stylu. Przypomina to w sumie bardziej ujeżdżanie byka, a nie pontonową przeprawę. Żarty żartami, ale pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Na dużych zaporowych zbiornikach chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Dlatego też kamizelka ratunkowa to rzecz absolutnie obligatoryjna. No ale dobra, wróćmy do naszej przeprawy. Jak widzicie na załączonym obrazku macie do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami. Dlatego absolutnie nie próbujcie naśladować naszego zachowania. Popis profesjonalizmu serwujemy Wam już na samym początku, ponieważ Robert stracił kontrolę nad silnikiem i zaparkowaliśmy w krzakach. Gdzie parkuje? Papa! A tu są jeszcze te... zielsko. Dobra, będzie. Szybko jednak wyszliśmy z opresji i kontynuowaliśmy naszą wspaniałą przygodę. Kiedy wypłynęliśmy na otwartą wodę, nie było mi już tak do śmiechu. Gdy fale coraz mocniej uderzały o burtę, ja coraz mocniej trzymałem się byka, to znaczy pontonu. Polish Carp Masters 2022, Zalew Mietkowski, Redman Karpiowy Janusz i jak zwykle co? Przeprawa! Po przebyciu kilkuset metrów na szczęście cali i zdrowi dopływamy na wyznaczone stanowisko. Co jak co, ale musicie przyznać, że efekt zatopionego lasu robi wrażenie. Zobaczcie, dopływamy na nasze stanowisko. To się nie dzieje, to jest coś niesamowitego. Spędzimy tutaj najbliższy tydzień w takim lesie. Robert, ratuj nas! No i tu się rozdzielamy. Zaparkowaliśmy w drzewie. Wspaniała to była przeprawa. Nie zapomnę jej nigdy. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko rozładować 3 pontony i czym prędzej wracać na slip po drugi kurs naszych karpiowych gratul. Tak. Ja pier... Uważaj! Przejdzie. Musicie mi wierzyć, że po tym rozładunku zmęczenie dało nam się we znaki. Ale mimo tego nie zwalnialiśmy tempa. Trzeba było podkręcić obroty, bo czasu było już coraz mniej. Kurwa, no jedziemy tutaj też. Wychylaj się od drzewa! Niestety przy próbie naszego powrotu zerwał się silny wiatr i silnik odmawiał nam posłuszeństwa. Bateria leciała już na rezerwie i mieliśmy spory problem ze sterownością. O ja... To się nie dzieje! Do góry! Druga próba również zakończyła się fiaskiem. Przy próbie odbicia pontonami w lewą stronę momentalnie traciliśmy nad nimi kontrolę. Dopiero przy trzeciej próbie, jak wypłynęliśmy na otwartą wodę, udało nam się opanować sytuację. W kryzysowych momentach Robert wspomagał się wiosłami i z ich pomocą udało nam się w końcu wyjść z opresji. Po kilku minutach finalnie dotarliśmy z powrotem na slip i chwilę później rozpoczęliśmy kolejny załadunek. Pięknie, Bosman! Tylko uważaj, bo tu zaraz płycizna, wiesz o tym? Patrz, z papieroskiem, co za chillerka. Drugim rzutem zabraliśmy ze sobą resztę sprzętu i całą trójką, tym razem również z Martyną, ponownie przetransportowaliśmy się na nasze stanowisko. Zmrok nadciągał nieubłaganie, ale dzięki naszej dobrze zorganizowanej pracy i podziale obowiązków udało nam się sprawnie rozbić całe obozowisko. To był bardziej intensywny dzień niż się spodziewałem. Naprawdę odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Po wszystkim udaliśmy się na zasłużony odpoczynek, po to by z samego rana być zwartym i gotowym do działania. Dzień dobry, witamy Was serdecznie z podwodnego lasu. Pierwszy dzień na Mietkowie, za chwilę rozpoczynamy standardową procedurę, czyli sondowanie oraz markerowanie naszego stanowiska. Jak wspomniałem Wam wcześniej, mamy PEC 51. Tutaj z lewej strony naszego stanowiska mamy dość dużo miejsca, więc na pewno będziemy przytulali się swoimi zestawami właśnie do tamtej części. Jedno stanowisko, czy nawet dwa stanowiska z tej strony są zlikwidowane, więc naprawdę tu będziemy mieli dużo przestrzeni do tego, żeby postawić swoje zestawy. No więc cóż, za chwilę z Robertem wskakujemy w ponton, bierzemy my markery, pływamy, szukamy potencjalnych miejscówek i od 15 łowimy. Przepraszam Was również za mój wygląd, ale wczoraj po tej przeprawie, którą robiliśmy na dwa razy, na 3 pontony, no padłem, po prostu padłem jak trup do wyrka. Tutaj w obrębie naszego stanowiska rozłożyliśmy też 4 namioty, pierwszy, drugi i tam z tyłu jeszcze 2 sypialniane, więc było naprawdę, naprawdę dużo pracy. Nie ma miękkiej gry, jedziemy z tematem. Witam w klubie, Janku! Wypłynęliśmy z Robertem na wodę i zaczęliśmy szukać miejsc do położenia naszych zestawów. Muszę przyznać, że mieliśmy kawał wody do obłowienia, bo tylko wytypowanie 4 miejsc, w których będziemy łowić, nie było wcale tak skomplikowane, jakby mogło się wydawać. Ciekawy spot znaleźliśmy bardzo daleko od naszego stanowiska, około 460 metrów od naszej linii brzegowej. Znajdowało się tam wyraźne wybudzenie. Takiej miejscówki nie można było odpuścić. Ostatnią wędkę postawiliśmy bardzo blisko brzegu, jakieś 60-70 metrów od naszego stanowiska, za pierwszym spadem. Gdy wróciliśmy na brzeg, czekało nas jeszcze sporo pracy związanej z przygotowaniem całego sprzętu do łowienia. W związku z podwyższonym stanem wody byliśmy zmuszeni rozstawić swoje pody oraz podpórki bezpośrednio w wodzie. Pogoda nas nie rozpieszczała. Zerwał się dość silny wiatr i na tak dużym zbiorniku, jakim jest Zalew Mietkowski, momentalnie wytworzyły się fale. Kiedy byliśmy zwarci i gotowi do działania, czekała nas jeszcze oficjalna odprawa pontonowa, którą musieli przeprowadzić sędziowie sektorowi. Przypłynęli oni do nas na stanowisko i dopełnili formalności. Nasze środki pływające zdały test i otrzymaliśmy oficjalne pozwolenia na wywożenie zestawu. Od sektorowego sędziego otrzymaliśmy upomnienie jeszcze przed startem zawodów, ponieważ na naszym stanowisku znajdowało się wędzisko, które kategorycznie nie mogło zostać użyte i groziła nam za nie żółta kartka i wykluczenie z zawodów. Proszę Pana, niedozwolony sprzęt, tak jak mówiłem już, letkor, przygotowane pod 2 haczyki, proszę, tutaj upomnienie dajemy oficjalne. Dobra, koniec tych żartów. Punktualnie o godzinie 15 zawody wystartowały i wszystkie ekipy zaczęły wywozić zestawy. Właśnie rozpoczynamy walkę o tytuł Mistrza Polski w wędkarstwie karpiowym. Krótka aktualizacja z naszego stanowiska. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Fala dość mocno zawiewa w nasze stanowisko, więc to jest akurat no, dobry aspekt tego wszystkiego. Jesteśmy już po sądowaniu. Naprawdę spędziliśmy kilka dobrych godzin na szukaniu naszych miejscówek. Uważam, że jesteśmy z nich naprawdę zadowoleni. No, mamy zróżnicowane dno w obrębie naszego stanowiska, więc to zdecydowanie na plus. Głębokości wahają się od 4 do nawet 10 metrów, więc naprawdę jest czym wybierać. Dosłownie za 40 minut jest zielone światło do tego, żeby wywozić nasze zestawy. No i tutaj działamy na pełnych obrotach. Martyna przygotowuje mieszanki, Robert przygotowuje mieszanki, ja z kolei zajmuję się no tutaj logistycznym rozplanowaniem tego terenu. Musimy gdzieś tam wbić nasze podpórki, no bo widzicie, Mietków zalany dość mocno, ale żadna bariera nas nie pokona i naprawdę dajemy z siebie 150%. Miejmy nadzieję, że już po pierwszej nocy uda nam się przechytrzyć jakiegoś karpia bądź amura, bo wiemy, że populacja amura na tym zbiorniku jest całkiem pokaźna, a amury biorą udział, że tak powiem, w klasyfikacji, więc amurami absolutnie nie wybrzydzamy, tylko będziemy również swoją taktykę adaptować, żeby jakiegoś przechytrzyć. Tyle chyba od nas. Później znajdziemy trochę więcej czasu, by z Wami się podzielić naszą taktyką, naszymi jakimiś tam przekonami. A teraz się z Wami żegnamy i bierzemy się do roboty. Wędki do pierwszej wywózki przygotowane i w tym samym momencie za naszymi plecami na zachmurzonym niebie ukazała się tęcza. Czas zaczął płynąć jakoś wolniej, a ja zacząłem delektować się tym kapitalnym widokiem. Gdy chwilę później za chmur wyłoniły się pierwsze promienie słońca, nie pozostało nam nic innego, jak tylko wykarczować nożycami miejscówkę. Pewnie zastanawiacie się po co. Ano po to, by w nocy gałęzie nie robiły nam sztucznych brań przy większych podmuchach wiatru. Powiem Wam szczerze, że mimo tego, że braliśmy udział w zawodach wysokiej rangi, to nie śpieszyło nam się z wywiezieniem zestawów. Wszystkie czynności wykonywaliśmy powoli, ale sumiennie i dokładnie. Kiedy mieliśmy już wszystko przygotowane, nie pozostało nic innego jak tylko wsiąść w ponton i zacząć wywozić wędki na wytypowane wcześniej miejscówki. Tu już mogę wejść do wody, już nie płynę. Wiecie, że historia lubi się powtarzać? Niestety podczas powrotu z naszą najdalej wywiezioną wędką pojawił się dokładnie ten sam problem, co w ubiegłorocznej edycji Polish Carp Masters. Kiedy dobijaliśmy już pontonem do naszego brzegu, nagle na szpuli kołowrotka pojawił się rant, a to oznacza kłopoty. Co za ch... no. Robert próbował mnie pocieszać, że uda nam się jakoś naciągnąć zestaw, ale nie oszukujmy się. Może gdyby to była żyłka, to jakoś by się nam to udało. Ale plecionka nie ma takiej rozciągliwości, więc finalnie musieliśmy nawinąć plecionkę na zapasową szpulę, a następnie wywieźć tą wędkę na nowo. co? Zestawy mamy już wywiezione i zdążyliśmy przed zmrokiem, więc uznaję to za nasz mały sukces. Zestawami rozrzuciliśmy się dość szeroko. Obstawiamy różne głębokości 5, 6 oraz 7 metrów. Raczej nie schodzimy głębiej i raczej nie schodzimy płycej. No i cóż, zobaczymy, co nam przyniesie pierwsza nocka. Czekamy. Wieczór minął bardzo spokojnie. Podziwialiśmy widoki po przeciwległej stronie zbiornika i muszę Wam powiedzieć, że ten Zalew Mietkowski jest naprawdę ładny i klimatyczny. Niestety w nocy nie doczekaliśmy się brania, ale będę z Wami szczery. Nawet nie nastawialiśmy się na taki scenariusz. Mimo, że nie mieliśmy żadnego brania, to wcale nie oznaczało, że nie mieliśmy nic do roboty. Już samego rana zaczęliśmy działać. Postanowiliśmy, że zabierzemy ze sobą suche ziarna i będziemy je gotować bezpośrednio na miejscówce. Większość stanowisk była przeprawowa, więc podejrzewałem, że i nam przypadnie takie stanowisko, a ugotowane wcześniej ziarna byłyby tylko zbędnym balastem. Dlatego na samym początku zasiadki zalałem orzecha i po ponad 24 godzinach zacząłem jego gotowanie w szybkowarze. Jeśli chodzi o taktykę, to postawiłem na prostotę. Łączyłem kulki z Kopex Squida z orzechem w proporcji 60 do 40. Zestaw końcowy podpięty był dużym waftersem o tej samej nucie zapachowej. Rozmiar spory, bo postawiłem na kulki 24 mm. Pon podpiąłem jeszcze średniej wielkości workiem PVA z samymi kulkami, aby mieć pewność, że miejscówka zanęcona jest również punktowo. Robert dla odmiany postawił jeden kij typowo na amura. Dość obfite nęcenie kukurydzą z dodatkiem kulek i peletu. Generalnie wszystko na słodko. Na zawodach pojawiły się pierwsze złowione karpie, ale łowiły tylko ekipy, które wylosowały stanowiska w okolicach rezerwatu. Ryby ewidentnie były tam zgrupowane i nie byliśmy tym faktem zaskoczeni. My robiliśmy swoje i na stanowisku, które wylosowaliśmy, staraliśmy się wywalczyć wygraną sektorową. Czas mijał nieubłaganie, ale w związku z tym, że z wytypowanych wcześniej miejscówek byliśmy zadowoleni, nic nie zmienialiśmy i kurczowo trzymaliśmy się cały czas tego samego planu. Wszystkie zestawy oprócz tego amurowego nęciliśmy bardzo podobnie. Kilka łopatek na zestaw i przewózka raz na 24 godziny. Kiedy wiatr nabierał prędkości, to wywózki na Mietkowie nie były wcale takie proste. Pozwólcie, że wspólnie z Robertem zaprezentujemy Wam, jak wyglądało to dokładnie w praktyce. Zobaczcie, pogoda nie rozpieszcza, ale lecimy z wywózką. Na razie brak kontaktu z rybą, ale wszystko może się zdarzyć. Trzymajcie kciuki. Ja trzymam ponton. Pójdź drzewa. Pójdź. No i dobra. To ja wsiadam. I na wiosła od razu przyjdę, poczekaj. Brawo, Jan. Przesiedzieć. Ale ciężko by było samemu, co? No. Ja bym teraz jeszcze położył, to może mieć tą rybę. To było najlepsze, tak. Ja pierdolę! My jesteśmy pojebani, no przecież kurwa. Kurwa. Robert, ile masz suchych kciuków jeszcze? Ja i tak amortyzuję na plecy. Dobrze, wróciłem się po spodenki odtalione, bo bym jak p***a tu siedział już kurwa zmoknięte. A ty plecy to masz p***a całe. Ocieka, co? O Jezu, kafala! Ty jesteś p***bany, no. Jak widzicie, wywózki na dużych zaporówkach rządzą się swoimi prawami. Kiedy nie ma wiatru, to wszystko idzie pięknie i ładnie. Ale gdy następuje załamanie pogody, to na pontonie musimy ze sobą dobrze współpracować. Razem z Robertem byliśmy już zaprawieni w boju. Każdy z nas miał swoje wyznaczone zadania i rozumieliśmy się praktycznie bez słów. Mimo naszych najszczerszych chęci przez kilka najbliższych dni nie udało nam się nawiązać kontaktu z rybą. Nie ukrywam, że frustracja była coraz większa. Pocieszał nas jedynie fakt, że w naszym sektorze delfina, tylko jedna z ekip nawiązała jakikolwiek kontakt z rybą. Swoją drogą z tego miejsca serdecznie im tego gratulujemy, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie było to proste zadanie. No cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wydaje mi się, że na tym właśnie polega prawdziwe karpiowanie. Czasem trzeba włożyć mnóstwo pracy, aby wypracować karpiowe branie. Kiedy ono w końcu nastąpi, to adrenalina po tak długim czasie oczekiwania jest naprawdę nie do opisania. Czasem jednak zdarza się tak, że chociażbyśmy stanęli na głowie, to ryby i tak nie żerują lub po prostu nie ma ich w danej części zbiornika. Witamy Was serdecznie po 3 dobach walki na Polish Carp Masters 2022, które odbywają się na Zalewie Mietkowskim. Na ten moment niestety nie mamy dla Was zbyt dobrych informacji, ponieważ do tej pory jesteśmy bez ryby. Niemniej jednak walczymy, dajemy z siebie 150%, codziennie jest walka na pełnych obrotach, bo uważam, że stanowisko jednak ma jakiś tam potencjał. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, z losowania jesteśmy średnio zadowoleni, ale na pewno mogło być gorzej, mogło być lepiej. Walczymy na tym, co dał nam los. Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy Wam pokrótce przedstawić naszą taktykę. Ja, tak jak wiecie, nie za bardzo lubię gadać o taktyce, jeżeli jest ona bez pokrycia, no bo na naszej macie nie zagościł jeszcze karp. Ale przede wszystkim zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o typowanie miejscówek, to Robert podsunął taki pomysł, aby zainstalować aplikację, która nazywa się FishDeeper. No i jeżeli wykupicie na niej pakiet tam premium, który jest chyba tam na tydzień darmowy, można pobrać sobie mapy. No i między innymi mapę batymetryczną Mietkowa, która okazała się być naprawdę pomocna dla nas. Na początku, jak ją zainstalowaliśmy i robiliśmy to takie sondowanie miejscówek, ja byłem szczerze mówiąc sceptycznie nastawiony, ale większość miejsc, które pokazywało się na tej mapie, zgadzały się z rzeczywistością. Co prawda tutaj, jeżeli wypłyniemy około 200 metrów przed siebie na wprost, mamy bardzo głęboką wodę sięgającą 9-10 metrów, a na tej mapie pokazywały się w tym miejsca dość duże wypłycenia, na które, nie ukrywam, mocno stawialiśmy, bo tam były wypłycenia z 8 metrów na 2 metry, ale niestety koparka, której pewnie nie słyszycie i nie widzicie w tle, codziennie tutaj pracuje i wybiera piasek, no i mamy podejrzenia, że po prostu ona właśnie w tym rejonie pracowała, no i zrobiła nam taką jedną wielką dziurę w obrębie naszego stanowiska. Ale tak jak mówię, znaleźliśmy parę miejscówek, w które mocno wierzymy i podejrzewam, że z niektórymi miejscami będziemy trzymali się do samego końca. Może Ty, Robert, opowiedz o tych 2 swoich miejscówkach, ja opowiem o 2 kolejnych, które ja obstawiam. I potem przejdziemy do kolejnego tematu, czyli do nęcenia oraz takiego przygotowania się na łowienie na takiej dużej zaporówce. Moje wędki są po lewej stronie naszego stanowiska, może Wam powiem od skrajnej lewej. Tą wędkę mamy najbliżej tutaj na naszym stanowisku, około, nie wiem, może 80 metrów. Jest tutaj taki pierwszy spad i tą wędką postanowiliśmy tym zestawem skusić amura. Jest to zestaw zasypany kukurydzą. Druga wędka jest około 300 metrów. No, od brzegu i tam znaleźliśmy wypłycenie na 7 metrów i tam stoi na tej górce, jest to troszeczkę taka góreczka mała, bo ciężko nam było postawić tam markera, który nam się, jak źle go stawialiśmy, to nam po prostu uciekał, nie? Ale myślę, że tam też jest fajne miejsce, no, takie, które tutaj znaleźliśmy. i tam jest zasypane na karpia. Jak na razie nie ma ani amura, ani karpia. Niestety, tak jak Robert wspomniał, no nie mamy kontaktu z rybą. Jeszcze ja Wam tak pokrótce opowiem o dwóch swoich zestawach. Mój lewy zestaw położony jest bardzo daleko od brzegu, bo około 470 metrów tutaj od naszego stanowiska. Lekcję odrobiliśmy, ponieważ tym razem na nasze kołowrotki nawililiśmy dość dużą ilość plecionki. Do tego doszła jeszcze strzałówka, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Sami wiecie, na ubiegłorocznej edycji mieliśmy różne wtopy, gdzieś tam tej żyłki brakowało. Ponadto ja osobiście nie czuję wywózki na tak dalekie dystanse na żyłce, no bo jednak ta sygnalizacja jest taka sobie, bym to nazwał. A na plecionce jednak ona jest mało rozciągliwa i tutaj wywożąc na tak daleki dystans mam pewność, że jeżeli coś tam się zadzieje, od razu będzie sygnalizacja na brzegu i będzie można bardzo szybko zareagować. I tutaj od razu może przy okazji pokazałbym Wam zestaw taki skonstruowany przez nas, jak to wszystko wygląda. Na Mietkowie jest obowiązek, aby łowić na ciężarki betonowe, tudzież kamienne. No i tutaj mamy właśnie dla przykładu taki ciężarek, który no, waży 400 gramów, więc to jest dosyć duża gramatura. I praktycznie wszystkie zestawy, na wszystkie zestawy, niezależnie od odległości, leci właśnie taki ciężarek. Natomiast ten zestaw, o którym Wam teraz opowiedziałem, jest dozbrojony jeszcze drugim takim ciężarkiem, czyli dwa 400-gramowe ciężarki lecą na zestaw. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, tutaj mam przykładowy przypon, na który bardzo lubię łowić, a mianowicie IQ D Rig. To jest przypon, który mierzy około 20 cm. Dla przykładu Wam go pokazałem, ponieważ w przypadku tej wywózki dalekiej, gdzie są dwa ciężarki, lepiej jest zastosować dłuższy przypon, żeby w momencie, kiedy te dwa ciężarki zatopią się pod wodę, bo nie wiemy do końca, co tam jest, wydaje nam się, że tam jest jednak twarde dno piaszczyste, co nie zmienia faktu, że jeżeli te dwa ciężarki pierdykną o tą wodę tam pod wodą, o to dno, to mogą Wam ten przypon lekko przytopić, a tego nie chcemy. Dlatego lepiej jest wydłużyć ten przypon o te 5-6 cm i mieć spokojną głowę, że ta prezentacja przynęty jest taka, jaką sobie tam wymarzyliście. Więc teraz jeszcze chciałbym Wam powiedzieć o nęceniu. Tutaj widzicie wiaderko chyba 10-litrowe. 10 litrów wiadra, 10 litrów futru. Ja tutaj akurat stosuję taką mieszankę prostą, chyba prostszej się nie da, czyli kulki w całości oraz pokruszone, do tego orzech tygrysi. No i takie wiaderko leci na zestaw. Dla jednych wydaje się to być no, abstrakcyjnie dużą ilością futru jak na jeden zestaw, ale my wierzymy, że sukcesywnie donęcając nasze miejscówki, jednak w końcu jakaś ryba wpłynie. Czy to będzie amur, czy to będzie karp, nieważne. Obie te ryby biorą udział w klasyfikacji, więc wydaje nam się, że woda ma na tyle wysoką temperaturę, żeby karpie oraz amury nadal aktywnie żerowały, nadal aktywnie szukały tego pokarmu. Dlatego stąd nasza wspólna decyzja o nęceniu dosyć grubym. Robert Wam nie wspomniał, ale swoją lewą miejscówkę zanęcał naprawdę grubo tą kukurydzą, bo tam leciało takie potężne wiadro kukurydzy i codziennie, dzień w dzień nęcimy w to samo miejsce taką samą ilość towaru. Stawiamy wszystko na jedną kartę. Albo wejdą, albo nie. Już teraz nie mamy nic do stracenia. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą taktykę, nęcenie oraz miejscówki. Tak jak mówię, nie chcę się za bardzo nad tym rozwodzić. Powiem Wam tylko, że warunki tutaj pogodowe na Mietkowie przez ostatnie kilka dni naprawdę się zmieniały. Hardkorowo było na początku, jak widzieliście. Bardzo silny wiatr. Teraz, jak widzicie, jest flauta, niemalże flauta. Wczoraj mieliśmy bardzo zbliżone warunki pogodowe jak dzisiaj. Liczymy po cichu na to, że ta ryba jednak rozejdzie się po innych stanowiskach, że inne stanowiska również odpalą i zaczną płacić rybami, ale jak będzie, czas pokaże. Także teraz może jeszcze przekażę na koniec głos Robertowi, aby on Wam pokrótce opowiedział, jak należy się przygotować na taką trudną zasiadkę na dużym zaporowym zbiorniku. Kilka takich rad Wam postaramy się przekazać, żebyście Wy byli również mądrzejsi o pewne doświadczenia. No na pewno tutaj, tak jak Janusz wspomniał, mamy stanowisko, wylosowaliśmy stanowisko przeprawowe. My to ogarnęliśmy, można powiedzieć, dysponowaliśmy 3 pontonami. Za pierwszym razem przewieźliśmy tutaj cały mandżur na 3 pontonach. Za drugim razem już w komplecie 1 ponton zostawiliśmy na busie. Wróciliśmy 2 pontonami, czyli teoretycznie nam to ogarnęło 5 pełnych pontonów. czyli przyjechaliśmy tu na 5 pontonach. No, fala była niemiłosierna, nie czekaliśmy tutaj też na przeprawę ze strony organizatorów, no bo oni też mieli jakieś problemy z silnikiem, także my tutaj sami na swoim silniku przypłynęliśmy. A co tutaj jest na pewno ważne, no tak jak my, trzeba mieć na taką wodę, na tak dużą wodę, przy tak dużych falach, jakie tutaj na początku były. My tutaj mamy w tej chwili 2 akumulatory, ale mamy do tego dodatkowo agregat. Taki agregat jest, ja uważam, że no, niezbędny, no bo tak to musielibyśmy mieć ze sobą co najmniej z 10 akumulatorów na taką zasiadkę, żeby być bezpiecznym. Także taki agregat też tutaj na pewno robi nam robotę. Mamy tutaj 4 namioty, a 5 jest w rezerwie jeszcze. Mamy 2 sypialne, jeden mamy taki duży jadalny i tam dyskutujemy o naszej taktyce i o innych tematach. No i jeden mamy taki namiot jeszcze na kulki, tak? Czyli taki, żeby nam tu nie zamokło, tam trzymamy cały swój towar tutaj do nęcenia. Gdy wspólnie z Robertem opisywaliśmy Wam naszą taktykę na Zalew Mietkowski, nagle na wędce Roberta usłyszeliśmy kilka pojedynczych pików. Opadł. Ty nie wierzę, że branie na żywo. Idę po GoPro. Nagrywa się. Momentalnie podbiegliśmy do wędek, a Robert chwilę po zacięciu poczuł dość silny, lecz tępy opór. Zdecydowaliśmy się ostatecznie wsiąść do pontonu, ale zaskoczeniem nie było dla nas, że finalnie nie była to ryba, a stary zatopiony marker, który najprawdopodobniej zahaczył się na moszyłkę. Marker jakiś. Czekaj. Uważaj, rękę masz bite. Niestety nasze nagrywki zostały przerwane przez nieoczekiwane branie. Nie wiem, mamy podejrzenie, że ten marker wpłynął po prostu w nasze żyłki, no i zaczął ściągać jedną z wędek Roberta i w ten sposób nastąpiła sygnalizacja. Taki kikut wyciągnięty z wody, niestety fałszywy alarm. Nie wiem, czy mnie słychać, ale chciałem Wam pokazać jeszcze, jak wygląda nasza stacja do ładowania, no bo tutaj na Mietkowie jednak ten prąd jest dosyć mocno potrzebny, między innymi ze względu na akumulatory, które musimy regularnie ładować, żeby móc wypływać na takiej fali na zalewie. No i tak to się właśnie prezentuje. Tutaj macie, o, tu jest agregat, tutaj z kolei wszystkie nasze toboły, taka cała elektronika. No i to wszystko przykrywamy dywanem perskim Roberta, żeby nie zamokło, i działa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ilość śmieci pozostawionych przez ludzi na naszym stanowisku. Ja, łowiąc na zbiornikach komercyjnych, raczej nie przywykłem do takich widoków, dlatego na Mietkowie doznałem szoku. Wspólnie z Robertem pod koniec zasiadki pozbieraliśmy cały ten syf do plastikowych worków i ten fragment filmu chciałbym wykorzystać jako apel. Nigdy nie zostawiajcie śmieci nad wodą. A jeśli ktoś nasyfił przed Wami, to zróbcie chociaż dobry uczynek dla Matki Ziemi i posprzątajcie po tych brudasach, co to zostawili. A teraz wracając do tematu. Mijały kolejne dni trwania zawodów, ale tak na dobrą sprawę rywalizacja przebiegała między kilkoma drużynami z tego samego sektora, gdzie ryby były zgrupowane. Nam nie pozostało nic innego, jak tylko wierzyć, że wydarzy się jakiś cud i karpie opuszczą swój matecznik, rozchodząc się po całym zbiorniku. Nie będę Wam ściemniał. Pomału traciliśmy nadzieję na złowienie jakiejkolwiek ryby z Mietkowa, więc to najwyższa pora, by uruchomić plan C i postawić wszystko na jedną kartę. Przed nami ostatnia nocka na Polish Carp Masters 2022. Niestety nasza sytuacja nie uległa zmianie i dalej jesteśmy bez ryby. Jak widzicie w tle, ponton mamy już częściowo zapakowany do jutrzejszej przeprawy. No niestety, ale morale naszej drużyny dość mocno spadło. 4 dni bez pika, bez kontaktu z rybą robi swoje. No. Na nadchodzącą noc chcemy już zagrać totalnie wabank i przybliżyć się naszymi zestawami do naszej burty, do naszej linii brzegowej. Dosłownie będziemy łowić pod nogami. No i albo się trafi, albo nie. Jutro koniec, jutro zakończenie. Na ten moment mamy drugie miejsce w sektorze, no bo tylko jedna drużyna z naszego sektora ma ryby, a cała reszta przyblankowała. No cóż, trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że jednak na samym finiszu, bo wiecie, że tak potrafimy czasami dokręcić śrubę i jeszcze coś na sam koniec wyłuskać. Także trzymajcie się i do następnego. Uważam, że wspólnie z Robertem i Martyną w walce o tytuł Mistrza Polski zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Nie chcę nas usprawiedliwiać tym, że w naszym sektorze nie było ryb. Być może były, a my nie potrafiliśmy adaptować swojej taktyki w odpowiedni sposób. W każdym razie nie ma co gdybać się załamywać, bo być może w sezonie 2023 uda nam się wywalczyć kolejny bilet na mistrzostwa i spróbować tej rywalizacji jeszcze raz. To już niestety koniec naszej przygody na Polish Carp Masters 2022. Nasza taktyka zawiodła, nawet jak ostatniej nocy postawiliśmy wszystko na jedną kartę, to nic nie dało. Wygląda na to, że niestety w naszym rejonie nie było ryby i nic się nie dało stąd, że tak powiem, wykręcić. No przepraszamy wszystkich tych, którzy nam kibicowali i się zawiedli, ale nie powiedzieliśmy naszą drużyną jeszcze ostatniego słowa, ponieważ już niebawem ruszamy na kolejną edycję zawodów, dużo grubszych zawodów, więc mam nadzieję, że się trochę zrehabilitujemy i pokażemy Wam w końcu, jak się łowi karpie. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że nic się nie stało, że tu nie złowiliśmy ryby, bo tak jak mówiłeś, że jedziemy na super imprezę i to, że tutaj byliśmy tydzień czasu, to dało nam do myślenia, czego nam brakuje. Na pewno notes zapełniony. Nie był to stracony czas. Nie był to na pewno stracony czas i myślę, że tam będziemy, tu byliśmy przygotowani w 90%, myślę, że tam będziemy w 100%. I tego się trzymamy. Trzymajcie się w takim razie i do następnego. Na razie. Na pewno wędkowanie przy podwyższonym stanie wody na zalewie było wymagającym wyzwaniem, które miało jednak w sobie to coś. Spędziliśmy tam okrągły tydzień całkowicie odcięci od cywilizacji, ponieważ dostęp do naszego stanowiska z lądu był praktycznie niedostępny. Mimo tego, że nic nie złowiliśmy, to wydaje mi się, że po tym wyjeździe uświadomiłem sobie, że coraz bardziej ciągnie mnie w kierunku dużych zaporówek. Trudne zbiorniki z nieodkrytym do końca rybostanem to na pewno kierunek, który chciałbym kontynuować. Kiedy pontony były już załadowane, gotowe do powrotnej przeprawy, wpadliśmy na pomysł, że ubiorę wodery i przeciągnę je po płyciznach do najbliższego stanowiska po naszej lewej stronie, na który był już dojazd samochodem. Plan okazał się genialny i naprawdę zaoszczędziło nam to mnóstwo czasu. Po dwóch takich kursach byliśmy gotowi, by udać się na zakończenie zawodów, które wyłoniły zwycięzców. Zobaczcie, jak wygląda przeprawa. Tutaj wczoraj wspólnie z Robertem właśnie zrobiliśmy już kilka takich kursów. Po prostu załadowaliśmy wszystkie toboły na ponton i ciągnęliśmy je brzegiem. Tutaj jest wystarczająca głębokość, żeby te pontony nam nie szurały o podłoże. No i uważam, że to był bardzo dobry pomysł, żeby właśnie w ten sposób wszystko przetransportować dużym wyprzedzeniem. Dzisiaj mamy taki już luźniejszy dzień. Został nam jeden kurs, dwóch pontonów. Chcieliśmy Wam właśnie pokazać, jak wygląda przeprawa w takich hardkorowych warunkach. A wygląda właśnie w ten sposób. Naprawdę malownicza sceneria. Coś pięknego. Na sam koniec tego materiału chciałbym pokazać Wam scenę z ogłoszenia nowych mistrzów Polski w wędkarstwie karpiowym, która nie wymaga dodatkowego komentarza. Nowi mistrzowie! ICM 2022!